Nowy rok to najważniejsze chińskie święto, najbardziej kolorowe, najbardziej radosne, no i najdłuższe, bo trwa 15 dni. A ja jestem ciekawa, jak nowy rok chiński obchodzi się w Rzeszowie. Cinghua, co ty będziesz robić? Ja będę normalnie, to muszę do pracy, ale to też świętuje się chiński nowy rok w domu. W domu, czyli nie tak jak u nas Sylwester i huczna zabawa, tylko raczej w gronie rodzinnym, tak? Tak, bardziej. Ale jak masz czasu, najwięcej, znaczy po tej święta, to później zapraszają swojego znajome albo ucznie, albo sąsiedzi do siebie i imprezę robi. Głośną, cichą? Głośno. Justyn, a co ty trzymasz w ręce? To są takie czerwone koperty. Tak. Noworoczne właśnie? Tak, znaczy się w Chinach jest taka tradycja, że jeżeli to są urodziny, czy to jest ślub, czy właśnie na przykład nowy rok, rozdaje się swoim bliskim koperty. A co znajdziemy w kopertach? No oczywiście pieniądze. Na szczęście. A jakie przesądy wiążą się z chińskim nowym rokiem? Każdy ma inne tradycyjne. Na przykład u nas jest tak, że pierwszy dzień odwiedza się swojego sąsiedzi, bo to tam żyje, to trzeba bardziej szanujeć tam całe życie, nie? I swojego rodzinno. A przed tego święta, bo całe rodzinę zapraszają, to też, jeżeli jest u twojego dzieci, to zawsze jest zwyczaj, że dzieci może idę do starszego osoby, bo to jest z szacunek. Jemy kolację razem, czyli musi być wcześniej, nie wolno tak późno, przed 8 muszę skończyć kolację. Tutaj będziesz odwiedzała swoich sąsiadów z bloku z okazji Nowego Roku? No tak, no tak, oczywiście. A co się je i co się pije? My mogę jeść wszystkiego, co pasuje i co uwielbione, co lubi i wszystko, co swoje zdanie jest dobre i drogi i zdrowie i smaczne. Znaczenie jest dużo jedzenia, dużo smak, bo to jest tak jak bogaty. Bogaty. Tak. Justyna, Karol, wy byliście w Chinach na wymianie. Jak sobie radziliście podczas tej wymiany pod względem językowym? Jak długo uczyliście się wcześniej języka i na ile czuliście się swobodni, będąc na chińskiej uczelni? Więc dla mnie to było tylko jeden semestr, kiedy uczyłam się na uczelni. To był pierwszy semestr i w drugim semestrze już byłam w Chinach. Także był to dosyć duży szok, bo liczyłam na to, że porozumiem się z każdym po angielsku. No właśnie. A jednak nie. Ogólnie o tyle, o ile dużo młodych Chińczyków zna język angielski, o tyle jest to taki bardziej, że tak się wyrażę, Chinglish niż English, czyli oni mówią w języku angielskim, ale swoim dialektem i próbując używać swoich czterech intonacji. Czyli to jest taki mocno szarpany angielski, trudny do zrozumienia, jeśli ktoś z nim wcześniej nie obcował, więc najlepiej po prostu nauczyć się chińskiego. Byliście w mieście Anshan, dobrze mówię? Tak, tak. 3-milionowe, jak na warunki chińskie, to takie miasteczko, tak można powiedzieć? Zgadza się. Niewielkie. Taka wieś miasteczko, no. Jak się odnaleźliście w 3-milionowym miasteczku? Dla mnie, szczerze mówiąc, to był szok. Za każdym razem, kiedy wsiadam w autobus, to tak naprawdę nie wiedziałam, gdzie mam wysiąść, jak były te pierwsze dni. Więc gdziekolwiek wysiadłam, cały czas była jakaś nowy park, jakieś nowe centrum handlowe za rogiem. Także to był naprawdę szok i na pewno nie objechałam, że tak powiem, tego miasta całego. Widziałam tylko cząstkę. Także jest naprawdę co zwiedzać w Chinach. No, jedna sprawa to jest ogrom tego miasta, ale też inną kwestią jest, że gdy przyjeżdża się tam z Europy, ogólnie jest się w centrum uwagi, bo każdy zwraca na ciebie uwagę, bo po pierwsze wyglądasz inaczej, po drugie masz inną cerę, po trzecie twój sposób zachowania jest trochę odbiegający od ludzi, którzy tam mieszkają, w żadnym negatywnym sensie oczywiście. No i to wszystko składa się na to, że gdziekolwiek nie pójdziesz, ogólnie każdy chciałby z tobą sobie zrobić zdjęcie, nawet jeśli się nie zna, po prostu zaczepić cię na ulicy, albo chociaż zagadać, nawet jeśli nie umie, albo zupełnie nie wie o czym. No czasem to jest śmieszne, czasem irytujące, no ale ogólnie na pewno odkrywcze. Pamiętam swój pierwszy posiłek i zauważyłam, że dziewczyna, tak jak przy stoliku obok, robi mi zdjęcie. I naprawdę byłam wtedy zszokowana, że dlaczego ktoś mi robi zdjęcie jak jem, a później stało to się po prostu codziennością. Zaczyna się rok szczura teraz. Okazuje się, że ty jesteś też z roku szczura, tak? Czyli który rocznik?
96, także to jest rok szczura i pamiętam, jak dowiedziałam się o tym w Chinach. Nie było to łatwe, bo znak szczur po chińsku wcale nie jest łatwy do napisania. No, ale w ogóle też nam się kojarzy trochę niepozytywnie, prawda? Ale w Chinach to jest inaczej. Tak, zgadza się. Jeżeli jest urodziła z ten rok, to które jest na przykład szczur, to my mamy taki tradycyjny, to muszę ubierać się coś czerwonego na cały roku, bo to jest przynosi szczęście i szczęśliwe. No to Justyna, masz. Ja już jestem gotowa na nowy rok. I na szczęście, które cieszymy dokładnie się na nowy rok. Szczur jest też symbolem zwierzęcia, które jest bardzo aktywne, pracowite, które ma w sobie dużo odwagi, żeby odkrywać nowe drogi, więc chyba też sobie możemy tego życzyć, żebyśmy takie odwagi w odkrywaniu nowych dróg mieli. Wszystkiego najlepszego. Wszystko najlepszego. Czu da jia shu nian da ji. Zhu ni xin nian kuai le. To znaczy? Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Niespodzianka też na was i poczęstuje się. To jest prawdziwe, oryginalne z Chin. Tak? Tak. Jakie to są smaki? Są różne. Czekoladowe, owocowe. Ja a to jeszcze przyniosłam. Mleczne? Mhm. Już próbowałam. Na zajęcia. A tutaj mamy ciastko z wróżbą. I ciekawa rzecz, że tylko i wyłącznie obcokrajowcy uważają, że właśnie w Chinach jedzą ciastka z wróżbą, a tak naprawdę nie jest to tradycja chińska, tylko sami ją wymyśliliśmy. Czyli tak jak z plackami węgierskimi, że na Węgrzech raczej ich nie doświadczymy. Tak, ale ciasteczko wezmę, bo liczę na to, że jakaś dobra wróżba będzie w nowym roku. Ja tak też mam nadzieję, że tak. No to i odpieraj. Zobaczysz, odpieraj, zobaczysz, co tam w środku pisze. Tak jest. I jeszcze jedno proszę.